Cesarz internetu. Spokojnie. To nie Kryspin, tylko duży miś. Dzisiaj mamy akcję serwisowania, powiedzmy, przed zimą. Dzisiaj konserwujemy prasę. Wydmuchałem ją trochę powietrzem pod ciśnieniem. Mamy piaskarkę. Oczywiście bez piasku, ale pod dużym ciśnieniem powietrze to nam robi robotę. I co się okazuje? Mamy tutaj łańcuch. Który jest naciągnięty już maksymalnie. I spójrzcie na te zęby. Już są wyrobione totalnie. Łańcuch nam się rozciągnął. Nie pasuje na zęby. Czyli czeka nas robota. Trzeba będzie łańcuch wymienić, na to wygląda. Wyciągnął się. Syfon jest wymuchany. Wstaje nam ten łańcuch. Dobra, będę musiał to umyć wodą, myjką. Rozetnę ten łańcuch, no i będę musiał kupić nowy. Jeszcze ta zębatka może jeszcze wytrzyma z sezon. Podejrzewam, że nas za rok już trzeba będzie i zębatki wymienić. Prasa, klas wariant. 2011 rok. 10 tysięcy balotów około zrobione. Przede wszystkim słoma, trochę sianokiszonek. No i łańcuch do wymiany. No się załącza. Karszer to jest takie gówno. Nie kupujcie nigdy karszera. Zabawka. Pokażę wam później polską myjkę Wema. Która co prawda kosztuje trochę więcej niż karszer, ale jest... nie ma porównania do karszera. Obejrzyjcie sobie polską myjkę firmy Wema. 500 bar. Ciśnienie pracy. Silnik. Nie wiem, ale to jest 15 kW. Pompa tłoczkowa. Bardzo prosta myjka. Żadnej elektroniki. A co się pierwsze psuje w takich rzeczach? Elektronika, bo to pracuje w wilgotnym środowisku. Zaparowanym. Tu elektroniki nie ma praktycznie w ogóle. Trochę elektryki. Dwa duże filtry wymienne. Bardzo łatwo je się wymienia. Jeden filtr kosztuje 4 zł, także... bardzo prosta i wydajna myjka. Polecam. Wczoraj mieliśmy trochę deszczu, spadło trochę wody.
około 15 mm na metr kwadratowy. To taki pierwszy dobry deszcz od jakiegoś czasu, myślę, że od miesiąca. Szedłem właśnie na pole rzepaku i chcę wam coś pokazać. I może mi powiecie, o co tu chodzi z tymi fioletowymi przebarwieniami. Wygląda to na niedobory fosforu albo azotu, ale no nie wydaje mi się, żeby to było aż tak. Na pewno nie są to niedobory boru, ponieważ borem pryskałem. Gdyby to był bor, to korzeń byłby marny, a ten siedzi. I co my tu mamy? No nie widać, żeby to było jakiś chory. Wygląda ładnie. Siedzi mocno w ziemi. Stożek wzrostu jest w ziemi. Ale z czym to jest związane? Mi się wydaje, że to jest związane z tym okresem suszy, który mieliśmy. Przez miesiąc to praktycznie nie padało nic. I te rośliny po prostu nie mogły przyswoić składników mineralnych, ponieważ były zestresowane z powodu braku opadów, z powodu braku wody. Jeżeli macie jakieś pomysły, o co tu chodzi, to napiszcie. Spójrzcie. No zobaczymy, co będzie po tych deszczach wczorajszych. Czy się coś zmieni, czy on wróci do lepszej kondycji, ten przebarwiony rzepak. No i wtedy ocenimy, czy to rzeczywiście brak wody, czy brak składników mineralnych.